Cześć, ja nazywam się Michał Sikorski, a są ze mną dziś finaliści Top Model, z których dzisiaj wezmę na tapetę, przepytam wzdłuż i wszerz i zobaczę, co tak naprawdę się działo w tym programie od strony backstage'owej, co chcieliby ukryć. No to zacznijmy. Kiedy mówicie Top Model, pierwsze co wam się pojawia w głowie to jest co? Piękne wspomnienia. Dom modeli. No. Przede wszystkim dużo dużo pracy, myślę. Wybieg zmęczenie. Na taśmach. I milcząca nie. Olga. Nie. Za chwilę program się skończy, zobaczymy kto wygra. Czy boicie się tego, co może was spotkać w świecie modelingu? Tego, jaka to będzie ostra rywalizacja już taka na co dzień w agencjach, które mogą was przejąć? Ogólnie cały ten okres, który spędziliśmy tam w domu modeli, to nas na pewno wzmocnił psychicznie. I to jest w pewnym sensie też takie przygotowanie do takiej pracy w modelingu, bo no, mocna psychika to jest podstawa. Tak, ale też przede wszystkim mieliśmy bardzo dużo różnych zadań i konkurencji w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę zyskaliśmy takie doświadczenie, które regularny model, który nie idzie do Top Model, zyskuje w ciągu o wiele dłuższego czasu niż my. Którego jurora się najbardziej baliście i albo którego najlepiej wspominacie? Ja osobiście najlepiej wspominam Kasię Sokołowską, bo no, jej rady, według mnie, jej krytyka była bardzo konstruktywna i taka, z której można było wyciągnąć jakieś wnioski, co można w sobie poprawić na przyszłość. Ja na przykład najmilej wspominam Marcina Tyszkę. Najmilej? Najmilej, tak. To są bardzo odważne słowa. Wyobraź sobie, to jest taki człowiek, którego albo się kocha, albo się go nienawidzi. I wydaje mi się, że jeżeli masz dystans do siebie, do swojej osoby, to po prostu go pokochasz. No i ja go pokochałam. Gdy jesteś zdystansowany do porównań typu rozdeptana ropucha. Ja jestem bardzo zdystansowana i wręcz bawi mnie to i wprowadza taki luźniejszą atmosferę. No tak, to te porównania były śmieszne bardzo. Przynajmniej mnie śmieszyły. Motywujące. Motywujące. Żebyś nie się rozjechano ropuchą, tylko ropuchą. Nie, ogólnie Michał jest dla mnie na przykład najlepszy. Nie to, że najlepszy, ja kocham każdego z jurorów. On najwięcej był z nami czasu, pomimo tego, że na planie, że na sesjach, więc to jest taki też fakt, że on zna nas więcej niż resztę jurorów. Tak, ja się z tym zgodzę, on dawał nam takie wsparcie, jakby nie stricte program, tylko po prostu prywatnie bardzo podchodził tak do tego wszystkiego i tak. Jak myślicie, czym się będą widzowie kierować, wybierając osobę, która wygra program? Bo wiadomo, że wtedy może wyjechać sympatia, ewentualnie to jak sobie radziliście na zadaniach. Myślicie, że ktoś się będzie, taki widz typowy będzie się bardziej kierował tym, kogo bardziej lubi, czy tym, kto się bardziej nadaje do świata modelingu? No, zdecydowanie tu chodzi bardziej o to w głosowaniu w finale o sympatię widzów, bo no widz taki przeciętny, który to ogląda, też jakby będzie głosował na swojego faworyta za to, jaki był, za to, że może się na przykład utożsamić z daną osobą w danej sytuacji, jak jest jakiś konflikt, to stanie po stronie danej osoby i wtedy będzie na nią głosował. No to jest takie, ten element akurat jest, dużo zależy właśnie od tego, jakie ma się grono odbiorców, do kogo się trafia. I czy dany przedział widzów zagłosuje na ciebie? Ale też mi się wydaje, że właśnie patrząc na poprzednie sezony, poprzednie jakby finały, można wywnioskować, że jednak ta sympatia idzie górą. W ostatnim tygodniu przed finałem, w którym teraz jesteśmy, wasze Instagramy prywatne będą płonąć, będziecie starali się być jak najsympatyczniejsi, żeby się przypodobać, nie? W ogóle. Myślę, że... Może ty się uśmiechniesz chociaż pierwszy raz na Instagram. Mi się wydaje, że po prostu totalnie na luzie, nie ma się co stresować, cały czas być sobą, nikogo nie udawać i no i dużo się uśmiechać, bo od razu jest taka energia inna. A dzięki Sandra. No. W programie mieliście mnóstwo różnych zadań, czasem mniejsze, drobniejsze, czasem no, z grubej rury takie zadania. Które zadanie było waszym najfajniejszym? Ja powiem.